Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Far Cry Primal. I tak, najpierw zobaczymy, czy w składziku mamy coś ciekawego. Najbardziej mnie interesują pióra. Oczywiście, że nie ma. W ogóle oni się strasznie obijają, jeżeli idzie o dostarczanie tych wszystkich rzadkich komponentów. Żadnych tutaj kamieni również nie ma. Ble, tak ja sobie po prostu. Ten składzik z nagrodami jest kiepski. Okej, okay, i brakuje nam skóry borsuka. Na borsuka na pewno zapolujemy, tylko pytanie właśnie, czy tu w okolicy są jakieś borsuki, które ja bym chciał załatwić. Tutaj teoretycznie są borsuki, ale najwięcej borsuków było zdecydowanie w tym miejscu. Na tych rubieżach. No i pytanie, co mi da ulepszenie mojej wiochy, w sensie mojej chatki? 3000 punktów doświadczenia. To jest... coś, na czym chciałbym się aktualnie skupić. Da mi to dwa poziomy doświadczenia. Wtedy ulepszymy sobie to. No i... na pewno dobra, na pewno się zajmiemy się tym jakoś niedługo. Ale lepiej chciałbym zobaczyć... właśnie, lepiej chciałbym zobaczyć, co tak naprawdę możemy wziąć od naszych współplemieńców. Szarwadar. Winja szwarga Uształ maniaka takar. Wadar salwadaha. W menu map pojawiło się nowe zadanie. Musimy zrobić dobrą wodę. Misja wioski. Nawet się, co zanieczyściło wodę w wiosce, poziom trudności niski. Okej, okay, bierzemy ją sobie, zaznaczymy. I myślę, że możemy śmiało sobie rozpocząć naszą wyprawę, by poprawić sposób bytowania naszych współplemieńców. O, widzę, że nawet zrobili tę wieżę obserwacyjną. Bardzo fajnie się to wszystko rozwija. Mam wrażenie, że im więcej mamy ludzi... moi drodzy, tym bardziej skomplikowana ta wioska się będzie stawać. Okej. Okay. W sumie sobie włączymy jeszcze ten widok ten specjalny widok. I tak. Się tak zastanawiam, czy... wiecie co? Tutaj są... ojej, o to chodziło? Nie! Pięknie, dobra. Nie wiem dlaczego, ale cemi jakoś nie chciało działać. Ponieważ tu są skóry. Pięknie. Mięso. No i zasuwamy dalej. Tak się zastanawiam przy okazji, czy faktycznie nie posłucham waszej rady i nie oswoję jakiegoś zwierzaka. Na przykład kota albo cokolwiek innego. Bo... coś czuję, że może być mi to potrzebne przy polowaniu na ptactwo. Czy tam jest? Okej, tam jest Winja. Świetnie. Dobra, co zanieczyszcza wodę? Hello. Dowiedz się, co zanieczyściło wodę w wiosce. Marła pańska. Martwe ryby. Okej, okay, interesujące. Okej, okay, chodźmy za śladem martwej ryby. Co to jest? Okej, okay. No to ładna, jedną strzałą. Zresztą ulepszenie naszego łuku działa bardzo dobrze. To jest, co to jest? Kozica, bierzemy. Tak już z przyzwyczajenia chcę ubijać te kozy. Nie wiem za bardzo, gdzie to było. No, prawdopodobnie będzie to gdzieś na południu, ale pamiętam, że były na trailerach, czy chociażby chyba na recenzji Kłaza, widziałem krokodyle. Okej. Okay. Zbadaj to. Masz pańska. A jeśli rabarszam? A się okaże, że ktoś z innego plemienia zatruwa naszą wodę. Ja już to widzę. Okej, okay, bierzemy łupki. Jak krzemienia. Hej yo! Pum. Do widzenia. Czyżby to te trupy? No, idziemy jeszcze na górę. Gdzie jesteście? Piękny strzał. Teraz kurujcjonka.
O, i nawet zdobienia nauku się porobiły. Bardzo fajnie to wygląda. Doceniam. Okej, na górę. Prawdopodobnie coś zdechło dużego przy ujściu rzeki i bakterie gnilne się wytworzyły. Mam wrażenie, że ono też troszeczkę szybciej napina cięciwe. Tak jak myślałem. Truchło, które... Czy... A, myślałem, że może ptasior będzie siadać na ziemi. Dobra, zbadaj. Nawet zrobili coś takiego jak muchy, po prostu rewelacja. Okej, okay. I co dalej? A, chwila, to nawet niedźwiedź padł, bo ponieważ zeżar zatrute ryby. Okej. Okay. O, to jest już bardziej interesujące. W takim razie co, choroba przyszła stąd? Tylko wiecie co, tutaj to ja będę chciał chyba na spokojnie. Czy mam wszystko zrobione? Mam. Patrzyłem, czy mam włócznie i tak dalej. Nie chcę za bardzo podpalać tutaj elementów otoczenia, bo to nie jest niezbędne do... Czy tam jest pies? Tak, tam jest pies. O, wiecie co, to by było interesujące, bo moglibyśmy sobie go oswoić. Okej, okay, a przy okazji, jak to było? Pomoc. Gdy zwierzę się pożywia, zbliż się do niego i przytrzymaj E, aby je poskromić. Okej. Okay. No właśnie. Będziemy mieć wilczka do polowań na ptasiory. Poskromiono wilk. Fantastycznie. Kostki. No i co? Myślę, że wilczka na razie potrzymamy razem ze sobą. Chyba wiem, o co chodzi. O, właśnie. On ucieka, bo widzi wilka. No chodź tu, cwaniaku. Będzie trzeba przenieść ciało. Skóry wilka. I robimy tak. Po pierwsze, przenieśmy to ciało i wyjmijmy je z wody. Po drugie to, wilk będzie przynajmniej mi osłaniać tyłek, podczas gdy ja się zajmę tą robotą. Trochę nieczysto, no ale fakt, to mogło spowodować zatrucie źródła. Fajny quest. Spodziewałem się może czegoś błahego, a dostałem naprawdę interesujące. Pięknie. Zadanie ukończono. Myślę, że wilczka możemy... O, to jest biały wilk. Okej, okay, cieszę się, że to jest biały wilk, bo nieczęsto się je spotyka. Zazwyczaj są zwykłe. A przy okazji to tam możemy wyjść na górę. Dokąd mnie to zaprowadzi? Ja. Raczej mało interesujące miejsce, ale sprawdźmy, czy tam może jest coś ukryte. Na tej zasadzie. Może wiecie, będzie coś poukrywane powiedzmy w szczelinach górskich. Lub to jest jakiś mały, niedostępny fragment. Czemu nie? Warto zobaczyć. Coś tutaj jest? Ach, po prostu miejsce dostępne od razu, tylko że... A, szkoda.
Dobra, czy to zadanko ja muszę wrócić, żebym wykonać, czy od razu mi zaliczyło? Wiecie co, od razu zaliczyło, więc w takim razie zróbmy sobie szybką podróż. Weźmiemy sobie kolejny taki quest z naszej wioski. Bo widzę, że można na nich całkiem fajnie sobie nabijać umiejętności. Zobaczmy, czego ty ode mnie chcesz? Shayu chwanta taticha, hawinja baodash. Winja santayam, hanawa chwanta daha. Mana apa guam. Kalim hai, usasakwi. Dobra, tylko gdzie to jest? Gdzie on chce, żebyśmy poszli? Misja wioski. Ojej, bardzo daleko. No dobra, więc najszybszy motyw będzie z podróżą w to miejsce. Tylko tutaj sobie odpoczniemy do poranka. I może wykonamy też kilka zadań, które no, są w okolicy. Dobra, bierzmy posłanie. Przy okazji wytworzymy sobie jedną strzałę, bo nam się skończyła. I jeżeli już tutaj jesteśmy, to zobaczmy, co muszę zdobyć, żeby mieć długi łuk. Czy to są północne kamienie, czy południowe, bo tego nie jestem pewien do końca. Jeżeli północne, to nic tutaj nie zrobimy, ale jeżeli południowe, to moglibyśmy się jeszcze właśnie wyprawić na niższe partie i albo wykonać misję od szamana, albo pozbierać te fanty, które są nam potrzebne. Więc jeszcze raz, umiejętności. Mamy jeden punkcik, który mi nic nie daje. Wytwarzanie. Co potrzebuję? Północne kamienie jednak, nie południowe. Czy ja potrzebuję czegoś w takim razie z północnego? Duża skóra, skóra dużego łosia, pióra. Południowy kamień to teoretycznie do zrobienia lepszej maczugi. Ale to już mi nie będzie za bardzo potrzebne. Skóra też nie, też nie. Skóra rzadkiego jaka. Skóra białego wilka. Okej. Proce generalnie mogłem zrobić. Zobaczmy mapkę. I wiecie co? I zaczniemy sobie ten quest z wioską. On się znajduje. To jest dobre pytanie, gdzie? Tam. Czyli co? Tędy do góry. Zasuwamy na miejsce. Może po drodze też pozbieram jakieś fanty. Albo spotkamy więcej udam i tak dalej. W sumie to, powiem wam, że niegłupim pomysłem byłoby... Są kozice. Strasznie dużo tych kozic. Byłoby właśnie zapolowanie na ptactwo. Najpierw muszę jakieś ptaki znaleźć, które powiedzmy nie będą chciały ciągle uciekać. Okej. Ja go słyszę. No, chyba słyszę tygrysa. Bierz go. Ja ci dam. Dzięki temu mogę go przynajmniej zaznaczyć. Na spokojnie. Ciekawe, czy on też może paść z wycieńczenia. No, mój wilczek jest szybszy od niego chyba nawet. Wow, 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 wow. Czemu tak daleko? O, ta kar zadyszki dostał. No co, dorwiesz go czy nie? O matko boska, no chyba sobie jaja robicie. Dobra, wraca do mnie. No ale powiem wam, że nie jestem zbytnio z tego zadowolony, że tak to się potoczyło. Bo no chciałem skórę z niego, a pies go spłoszył. Chyba, że dobrze idę. Tam jesteś. Pięknie.
Jednak jestem ze mnie, jest ze mnie dobry tropiciel. To jeszcze jeden? Czy mi się wydawało? Bo znowu słyszałem ryk. Okej, okay, blisko czego jestem? Jezu, zupełnie nie w tą stronę idziemy. Wiecie co, dobra, ja wrócę do was jak dojdę do tego miejsca, albo będę w jego pobliżu. No cześć moi drodzy, z uwagi na to, że jestem już niedaleko, czyli około 100 metrów, to... A tam się w ogóle chyba... Tam jest chyba w ogóle obozowisko, więc... Można by chyba pokusić się nawet o próbę wysłania tam sowy i przejęcia całości. No i mamy skórę dzika. Sorry, raz, dwa. Dziczek się wkurzy za chwilę. Pięknie. Wystrzeliłem 4 strzały. O 2 za dużo. Okej, okay, pozbierajmy wszystko. Rzadka trzcina. Fantastycznie. Skóruj dzika. Przepraszam na chwilkę. Okej, okay, już jestem, przepraszam was, miałem dzwonek do drzwi i nie bardzo wiedziałem kto to. Więc tak, zobaczmy co tak naprawdę się tu dzieje. Zaginieni Winja. Zadanie wioski. No dobra. Totem ducha. Winja ustawić totem ducha. No dobra. I co teraz? Czy tu są może zębacze? Czekajcie, tu jest w ogóle placówka nad Rybią Rzeką. Jaki poziom trudności? Średni. Wiecie co? Zostańmy też mieszkańców, zasoby. To by było w sumie całkiem interesujące, gdybyśmy spróbowali to zdobyć. A tu są jeszcze jakieś łupki, to może zbierzemy najpierw to. No i tak trochę boję się zębaczy, które tu mogą pływać. Zobaczmy, wyślemy sowę najpierw. Czy sowa da radę mi określić, ilu tam mniej więcej jest chociaż przeciwników, bo to jest bardzo daleko. To są chyba najładniej zrobione zwierzęta, jakie dotąd widziałem. Nie, boję się, że to będzie za daleko. Choć możemy podpłynąć sobie na tą stronę i spróbować przynajmniej kogokolwiek złapać wtedy sową. Znaczy moim dronem, sorry, bo to nie sowa, to jest dron. Sowa jest zbyt daleko, ale tu nikogo nie widzę. W sumie to powiem wam, że na plaży też nikogo nie widzę. Dobra, spróbujmy. Bardzo liczę na to, że mnie nic nie zeżre. Muszę zrobić tą misję oczywiście. No jakże inaczej, jak mnie to denerwuje, że ja nie mogę sobie odłożyć po prostu tego na przykład na później. Serio. Powinna być taka możliwość. Weźmy trzcinę. No i co? Żółwiem tym razem wam odpuszczę. Co tu jest? Mamy ślady stóp prowadzące w tamtym kierunku. Jednak ja bym chciał jeszcze sobie pozbierać całe to drewno, które tutaj jest. A, i powiem wam, że próbowałem za pomocą wilka zbierać pióra, czyli polować na ptactwo. Nijak, one normalnie jak tylko jestem na krawędzi wzroku, to mnie odnajdują i uciekają. Więc powiem wam, że taka trochę kiepska. Oh, hello. Dobra. Jeden do widzenia. Czy to w ogóle mamy kilkanaście tych totemów postawić? Sprawdźmy najpierw ten w takim razie. Powiem wam, że na niższym poziomie trudności ta gra daje więcej satysfakcji. Jakoś tak dziwnie jest skonstruowana. Serio. Oj. Niedźwiedzia słyszę. Dobra. Co to za niedźwiedź jest?
Brunatny. No to jeszcze powiedzmy tragicznie nie jest, prawda? Moglibyśmy spróbować go chociaż zabić. Tylko najpierw wezwiemy wilka. No, powiem wam, że... Wilk nawet patrzy na mnie. Czy ja mam na to ruszać? Chyba sekpisz. Okej. Okay. Widzę, że kilka strzałów w łeb jest najskuteczniejszych zdecydowanie. Oskrujmy go. Mamy też zabitego chyba Windja jak zwykle. To tylko Windja padają oczywiście ofiarą. Spróbujmy na górę wejść. Tędy sobie dostaniemy się do wioski, albo do innego miejsca. Co jest? Coś na mnie syczy strasznie. A co na mnie tak syczy, przepraszam bardzo? Tu są węże? Interesujące. Uuu, i to chyba groźne. Z tego by wynikało. Mhm. Okej, okay, gdzie jest najbliższy? Gdzie my mamy w ogóle to ustawić? W tamtym kierunku. Okej, okay, sprawdźmy w takim razie na górę. Chwyć to. I do góry. Dakar. Auć. Czy co? Uleczymy się troszeczkę. Tam jest jeszcze jeden, który mnie widzi, ale jest za daleko. Chcę cokolwiek zrobić, a tutaj w ogóle kota słyszę. O, hello. Powiem, że zmniejszyłem poziom trudności, zacząłem lepiej celować. Jaguar. Fantastycznie. No i teraz gdzie? Gdzie mam się udać, żeby ustawić to coś? To magiczne coś. Mam na razie za nami jest cel. W takim razie. Wejdźmy na górę. Tamtego udam, nie ma co ścigać, bo bez sensu. Ale na przykład tego już jak najbardziej. Nie znam, czemu też gra już mi nie wyświetla mojego celu. Tam mam pójść. A tutaj? To już nic mam nie robić. Bieżący punkt orientacyjny. No tu jest wyraźnie coś zaznaczone, że mam teoretycznie coś zrobić. Albo chyba chodzi o to, żebym pozwybijał tych. Użyj, żeby. No. Żeby użyć wzroku łowcy. No dobra, to idziemy w takim razie tam, gdzie on mi pokazuje. Możliwe, że tu chodzi po prostu o wybicie tych udam. Próbujemy zejść tędy. Okej. Okay. Jestem pod wrażeniem. Nie zabiłem się. No i co teraz tam? Zdecydowanie coś nade mną biega, ale nawet nie mam pojęcia co. Czekajcie, bo trochę się pogubiłem. Serio, nie wiem za bardzo co mam zrobić. Może ja mam przeszukać to ciało? Weź zaginiony totem, okej. Okay. Ustaw totem na ołtarzu. Teraz prawdopodobnie na górę mamy iść i na drugą stronę. Czyli tam, gdzie załatwiliśmy tego udam ostatniego. Dziwne, że nie zauważyłem tylko pierwszy raz, bo powinno nam pokazać. Bo ja do niego podchodziłem i było wyraźnie pokazane, że coś tam chce zrobić. Okej. Okay. Oczywiście ciała już też nie ma. Tam jest ten totem do postawienia, fantastycznie. Czyli co, jeszcze wyżej?
Jeszcze jeden jaguar? Powiem wam, że snajper. Po prostu jestem snajper. Ale dwa jaguary. Bardzo ładnie. Skurujemy sobie go od razu. Skóra jaguara chyba do czegoś była potrzebna, z tego co kojarzę. Jakaś koziczka. No i co? I ustawmy ten totem, wykonując zadanie, prawda? Ustaw. Ukończono, fantastycznie. Niewiele tak naprawdę mi to da. Chyba, że tam jest jeszcze coś związanego z polowaniem, a tutaj ptasior leci. Żaden z tych ptasiorów oczywiście nie usiądzie w jakimś rozsądnym miejscu, że można go je było załatwić, chyba że teraz mi się uda na przykład ściągnąć któregoś z góry. Spróbujmy. Znaczy nie, on sobie tu lata i to on sobie tak będzie latać. Beznadziejnie jest zrobione to polowanie na ptactwo. Jest prawie niewykonalne. Okej, teraz pytanie, czy my wykonujemy... Czy my wykonujemy to zadanko tutaj, teraz, bo jest niedaleko po prostu. Czy może idziemy i staramy się odbić obozowisko na wyspie? Chyba jednak zdecyduję się na to. Pięknie. Co masz do zaoferowania? Upadku Shanchi, Shayu Lausha Sakui. Takar, Suwan. Czyli po prostu zabij Lombardy. Gdzie dokładnie? Czy co? Jest to pokrótce w kierunku, w jakim chcielibyśmy się udać. Dlatego czemu nie? Ale ja, moi drodzy, pożegnam was tutaj i powitam już na miejscu wykonywania zadania. No, do zobaczenia, hej, papa.